I jedziemy. Witam Państwa, spotykam się dziś z Wojciechem Olkowskim, człowiekiem wiele lat związany z baranowskim sportem, prywatnie kierowca zawodowy, dodatkowo strażak OSP, ratownik medyczny, który pomaga na meczach ligowych Świtu. Wojtek, kiedy zacząłeś uprawiać sport i jakie wówczas trenowałeś dyscypliny? Sport w klasie podstawowej głównym tematem naszym to była piłka nożna, tenis stołowy, tak. Siatkówka może mniej, ale ja bardzo polubiłem piłkę nożną, tenis stołowy w piłkę. No i w piłkę zacząłem grać, nie wiem, od pierwszej klasy szkoły podstawowej znudzić mi się nie znudziło na pewno, tak. Dotąd, kiedy mogłem, kiedy mi czas pozwalał, bo później już miałem swoje obowiązki także i wiek już swoje zrobił, także już później zrezygnowałem z tej z piłki takiej grania na pół niby zawodowo. Mhm. Rozpoczynałeś w Uśmiechu, czy to już się nazywał Świt? Uśmiech. Ja w Uśmiechu, od samego początku w Uśmiechu grałem do samego końca. W Świcie chyba tam, nie wiem, zagrałem jeden czy dwa mecze. Mhm, tylko? Tylko i później już przerwałem grę swoją. Rozumiem. I jakie osoby były twoimi trenerami w Uśmiechu? Kto tam wówczas cię trenował? No pierwszym to był Jurek Kruk. Tak. No i pomagał mu Jurek Grad. Mhm. No i później jak już oni zrezygnowali, no to Marek Tabaka nas tam troszeczkę szkolił. I on do samego końca był z nami. Grałeś przeważnie jako napastnik skrzydłowy, prowadziłeś jakieś statystyki w bramkach, asystach, może miałeś jakieś rzeczy, gdzie prowadziłeś te wszystkie zapiski? Znaczy, takiego czegoś nie prowadziłem, ale zawsze moja pozycja to był atak. Tak. Miałem koszulkę z numerem 10, z dziesiątką grałem i takie coś jak urodził mi się syn, mój Kuba, i tak. Kuba miał na tym beciku, nie beciku, coś tak. Miał też numer 10 i wszyscy się śmieli później, że to po mnie było, że ja byłem napastnikiem z numerem 10 i mój syn urodził się też z numerem 10. Takie śmieszne troszeczkę. A jakieś pamiątki zachowały się, medale, dyplomy, puchary, coś? Nie, ja takiego czegoś nie zbierałem. Owszem, tam wiem, że jak wygraliśmy kiedyś w Ostrołęce puchar LZS-ów bodajże, braliśmy tu w finale w Ostrołęce. Tak. Wiem, że był jakiś puchar, nie wiem, czy Marek go wziął, Tabaka, czy... Ale podejrzewam, że był u Andrzeja Deptuły chyba jeszcze kiedyś w tym barze, co od jego baru powstała nazwa Uśmiech. Tak. To chyba tam, chyba u Andrzeja większość tam u niego zostawała. A za twoich czasów jak wyglądało finansowanie klubu? Były środki z gminy, czy też sponsorzy byli? Znaczy z gminy też tam jeszcze wtedy, co ja zaczynałem, to był pan Kazimierz Orzeł, był naszym tym pierwszym wójtem. On też tam na nas łożył też pieniążki, ale duży udział to mieliśmy ze spółdzielni mleczarskiej Kurpie wtedy. Teraz to jest Mlekowita, kiedyś było Kurpie. Tak. Pan prezes Stanisław Duch, on nas też bardzo dużo wspierał. I to głównie to tylko takich dwóch tych naszych sponsorów. Rozumiem. No i duża zasługa też była Andrzeja Deptuły, bo Andrzej bardzo często, jak teraz chłopaki jeżdżą autobusami, Gimbus, to sprzęt mają na wyjazdy super, a my to jeździliśmy i Andrzeja Deptuły Żukiem, i świętej pamięci Włodka Stulaczyka, Nysko. Takie były kiedyś warunki. Swoimi samochodami często żeśmy tam dojeżdżali. Teraz jest całkiem co innego niż kiedyś było. Mhm. A jak wy, teraz jeszcze interesuje mnie kwestia sędziów, bo teraz narzekamy, mamy dużo pretensji o poziom sędziowania. A jak wówczas, jak ty grałeś, jak to wtedy wyglądało? Znaczy, no, ja wiem, poziom może był ten sam. Mówiąc szczerze, zawsze nikomu nikt nie dogodzi.
Kiedyś było to samo, teraz jest to samo. Rozumiem, tak było. A finanse za sędziów? Teraz w A-klasie płaci się około 500 zł za mecz. Orientujesz się może? Nie wiem, ile wtedy, ale podejrzałam, że... Było trzech sędziów ligowych, czy tak, jeden? Trzech. Znamy bardzo często też, jak jeździliśmy na jakieś mecze wyjazdowe, to było dwóch sędziów, z nami często jeździli. Panowie z Chorzel, wiem, że... Nowoczczyński? Pan Konarski na pewno. A, to jeszcze starsze to, ale faktycznie. To dawien dawna. Pan Bogdan Konarski, jak się nie mylę, i Adam, on jest chyba swego czasu był prezesem Orza. Orzyca Chorzele. Tak. Adam, ale nie podpowiedź. Nie pamiętam nazwiska. To wiem, że oni byli tutaj z naszego regionu, byli głównymi sędziami, którzy... Jakiś mieliśmy mecz wyjazdowy, Małkinia, tam Tłuszcz, no to przyjeżdżali zawsze do Baranowa. I sami się zabierali, no dla nich było lepiej i dla nas też może. Rozumiem, a powiedz młodszym widzom, jak wyglądały wówczas obiekty sportowe, stadiony, boiska, jak to tam było? Ja zaczynałem, jak chodziłem do klasy podstawowej, jeszcze tu w Barnowie bodajże działał LZS, taki ten zespół piłki. To nie wiem, miałem 13-14 lat, no to już nieraz mnie pan Leszek Krajewski, wtedy jeszcze nauczyciel z naszej szkoły, pan Leszek jeszcze wtedy grał w piłkę i nieraz na te parę minut ostatnich, nieraz wpuszcza mi, jak już miałem, nie wiem, 14-15 lat. Tak. No i tam się z tymi chłopakami zacząłem zgrywać, no i później tak to się wszystko potoczyło. Zaczynaliśmy na takim boisku, co teraz jest chyba gimnazjum. Tam, no tam piachy były takie, że kurczę, bo jak latem to można było się zakopać tam. Kurczę. Później już pan Kazimierz Orzeł, nasz wójt, z lewej strony, co teraz jest nie boisko nasze, tylko obok, co jest chyba kort tenisowy. Tak. To tam już trawkę żeśmy wsieli, mieliśmy, pożyczyliśmy wał taki duży z Rupina tam od gospodarzy, żeśmy tam to ubijali, żeśmy, no chcieliśmy zrobić sobie taką, no boisko z prawdziwego zdarzenia, co nam się to nie udało nigdy, i aż do tego momentu, jak teraz jest. Teraz porównać boisko teraz, co chłopaki mają, a przedtem, co my żeśmy grali jeszcze, co ja grałem, no to jak dzień i noc dla mnie. Teraz jest super. Wiem już, jak się zmieniała ta infrastruktura, opowiedziałeś przed chwilą, ta infrastruktura sportowa, obiekty. A jak zmieniło się podejście ludzi, mieszkańców, sportowców, władzy samorządowej do sportu tutaj na terenie gminy Barnowo? Znaczy, mi się wydaje, że to jest podobnie, co było kiedyś. Kiedyś, co ja grałem, to podejrzewam, że widzów na trybunach było więcej niż teraz. Mm-hmm. Jeszcze gdzieś tam, bym musiał gdzieś to poszukać, mam gdzieś jakieś zdjęcie. Co teraz jest nasze boisko, kiedyś takie było boisko i z prawej strony brzozy rosły. No to kurczę, w tych brzozach taka była aleja, no to tam było gromadę ludzi, no, chciało się grać, kurwa, było coś wspaniałego. Jeszcze jak człowiek gola strzelił w jakimś ważnym meczu, co tam nas tam... Punkty chcieliśmy zdobyć czy coś, to kurczę, aż no człowiek się cieszył z tego. A kwestia mentalności, podejścia, zachowań, zaangażowania samych zawodników, jakbyś to porównał z wasze czasy do obecnych? Znaczy tak, teraz z tego co wiem, bo tam często chodzę na halę, chłopaki mają treningi, chyba teraz 2 czy 3 razy w tygodniu. 3 razy, tak. Tak, my, co tu mówić dużo, każdy miał swoją pracę, my się spotykaliśmy tam może raz w tygodniu, jak się tam gdzieś, no jak się umówiliśmy, pograliśmy sobie trochę w piłkę, powiedzieliśmy, aha, gramy, przypuśćmy z jakimś tam zespołem, gramy tak, ten tu, no tak, no nie było tak, że tak jak teraz chłopaki, trening, siłownia, trening, tego kiedyś nie było. Dam przykład, że chłopaki teraz, no,
przyjeżdżają motorami, samochodami na te linki. Tak. Swego czasu kolega Mirek Michalak z Błędowa, to dam taki przykład, to było Błędowo-Barnowo jakieś może, nie wiem, 12 km. Mhm. No to Mirek przybiegał z Błędowa do Baranowa, przybiegał na mecz, przebrał się, zagrał 90 minut, był prawie, przeważnie był najlepszy na boisku, bo on grał w pomocy, był super, super zawodnik. Tak. Jak będzie to oglądał, to go pozdrawiam. Skończył się mecz, wypiliśmy po piwie, po dwa, no bo tak kiedyś było, teraz może też tak jest. I Mirek, nie to, że tam ktoś go odwiózł, Mirek na piechotkę, biegiem, z powrotem do domu, po meczu. Nie samochodem, tylko na piechotkę. I to tak byli więcej zawodników, czy tylko on mówisz typowo? O, przeważnie Mirek. Mirek był zawzięty chłopak. Mm-hmm. A czego brakuje obecnemu zespołowi, by kibice mogli być zadowoleni? Wyników. Wyników, przede wszystkim wyników. Ale myślę, że może później takie pytanie padnie. Myślę, że z tym trenerem, którego teraz mają, coś tutaj ruszy, bo zaczyna mi się to podobać. Z tym trenerem, który teraz jest, z Kazikiem, grałem też jakiś czas w Baranowie, bo Kazik grał u nas kiedyś jeszcze w Uśmiechu, kilka tam meczy, grałem z nim. Tak. Jest bardzo dobry taktyk, bardzo dobry kolega i podziwiam go za to, że chciał tutaj do Baranowa przyjść i chłopaków naszych wspomóc, potrenować. Mm-hmm. Chwała mu za to. I myślę, że z nim chłopaki coś osiągną. Jak nie w tym sezonie, to myślę, że on pociągnie chłopaków do tego, żeby być coraz lepszym. Rozumiem. A jeszcze wrócę do Uśmiechu. Jakie twoim zdaniem były największe sukcesy i osiągnięcia? No naszym sukcesem to chyba było trzecie miejsce w okręgówce, jak się nie mylę. Tak, Marek o tym wspominał. Chyba trzecie miejsce w okręgówce. No i tak jak dla mnie to było, nawet chyba udostępniałeś takie zdjęcie z tego meczu finałowego w Ostrołęce LZS-ów. Tak, zgadza się, dokładnie. No i to wtedy mieliśmy pierwsze miejsce tam. Zajęliśmy pierwsze miejsce i dopowiem takie coś, że za te pierwsze miejsce nasz pan wójt Kazimierz Orzoł zasponsorował nam trzydniowy wyjazd, znaczy dał nam pieniążki za to, żeśmy wygrali i my pojechaliśmy sobie do Karwicy w piątek, sobota, niedziela. Pan Kazimierz Kraska nas jeszcze osinobusem takim starym zawoził i byliśmy 3 dni na, my to nazwaliśmy na Spartakiadzie, w Karwicy. Było super. Chciałbym, żeby te lata się jeszcze wróciły. Jesteś dalej kibicem piłki, ale również czynnie grasz w siatkówkę, przepraszam. Opowiedz widzom, którzy może nie wiedzą, może się nie orientują, bo to jest ta troszeczkę tak niszowa tutaj sport w Baranowie, nie wszyscy się orientują, że taka sekcja działa tutaj na terenie. Jak to się zaczęło, ile osób gra, kiedy macie treningi, w jakich zawodach gracie i co osiągnęliście? Powiedz. Odkąd powstała nasza hala tutaj w Baranowie, to tak, młodzież w kalówkę, w piłkę, w tenisa i jakoś tak się spotkaliśmy z chłopakami. No ja może byśmy tak sobie siatkówkę pograli, przypomnieli dawne czasy. No nie, no i tak teraz ja, Krzysiek Deptuła, Sławek Gąska, Jacek Obremski, Bogdan Bandorowicz, kto tam jeszcze z tych starszych znamy co grał, kurczę, Józek Kusiak. Tak. No już tam, kogo nie wymieniłem, no to niech się nie gniewa, no było nas kilku, później już młodzi chłopaki do nas dochodzili, no i zaczęliśmy tak se pykać tą siatkówkę. Później powstała taka liga, Zaremska Liga Piłki Siatkowej. Tak. Było tam chyba, nie wiem, 5 czy 6 drużyn, każdy z każdym, później rewanż u siebie. No i tak żeśmy finansowaliśmy sobie to wszystko sami. Jak jechaliśmy gdzieś, no to swoimi samochodami, ktoś tam przyjeżdżał do nas na mecz, no to po meczu jakieś piwko się chłopakom postawiło, przeważnie od pana z Sezamu Sławek przywoził pizzę. Tak. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, spotkaliśmy się
Było super, jest i do tej pory zagramy wtorek, czwartek o 18. Zapraszamy wszystkich chętnych w siatkówkę. Nie ma problemu, możemy grać. Mhm. Zapraszamy. Okej, okay, a wracając jeszcze do piłki, bo to jest jednak przodujący tu temat. Widzimy w Ekstraklasie małą miejscowość Nieciecza. W trzeciej, w czwartych ligach widzimy również tak kilka tych mniejszych miejscowości. Czy twoim marzeniem jest taka większa piłka tu na terenie Baranowa? Czy nas na to stać, czy my możemy w ogóle o tym myśleć? No, przydałoby się, by było coś wspaniałego, jakby coś takiego było w Baranowie. Ale jak teraz patrzę, to chłopakom tu nie ubliżając, ale wtedy co my graliśmy w okręgówce, no to chyba takiego zespołu, jak wtedy co mieliśmy trzecie miejsce, to chyba nie było w Baranowie chyba i daj Boże niech będzie, niech będzie lepszy, ale wtedy nasz jak tutaj przyjeżdżali do nas na mecze, no to nas się każdy bał. My byliśmy faworytem w każdym meczu. Przypomnę, że graliśmy w Pucharze Polski z Bugiem Wyszków, który wtedy był w drugiej lidze, tak. Bodajże, bo nie w pierwszej, a w drugiej chyba był lidze. W dawnej, czyli prawdziwej drugiej. Tak, w prawdziwej drugiej lidze i my z nimi tu graliśmy w Baranowie na dawnym boisku. U nas było 0-0, był remis. O, proszę bardzo. Oni byli w szoku ci Wyszkowianie, że coś takiego tu się u nas stało, że, no, że oni miał być pogrom, a tu jest 0-0. No natomiast jak pojechaliśmy do nich, do Wyszkowa, zagraliśmy na prawdziwym boisku, no, pełnowymiarowym. Mhm. Już nie pamiętam, ile tam wtedy było, chyba 8 czy 7, 1 czy jakoś tak, no ale jedną bramkę strzeliłem, a wtedy w Wyszkowie, no i taki, nie wiem, chwaląc się, nie chwaląc, po meczu podszedł do mnie trener z Wyszkowa, tak. No i się zapytał, czy nie chciałbym u nich grać w Wyszkowie. Ale wtedy nawet, no człowiek był troszeczkę, jakby to mówić, człowiek był głupi, no bo teraz to bym się już nie cofnął, tylko bym powiedział, że tak, ale wtedy chciałem iść na studia pożarnicze, tak. I mówię, nie będę tam chłopakom obiecywał, bo jak się dostanę, no to zrezygnuję z tego. Mhm. No ale się na studia nie dostałem, no i później tak się już te losy potoczyły, ale zawsze byłem wierny uśmiechowi, do końca byłem w uśmiechu i tak się skończyła moja kariera, tak powiedzieć. Zejdźmy jeszcze na temat piłki młodzieżowej. Czy ktoś w twoich czasach myślał o utworzeniu sekcji młodzieżowej trampkarzy i juniorzy? Nie. Nic nie. Takiego nie było? U nas nie, u nas tylko byli seniorzy. Takie coś to było w podstawówce. Nie wiem, Paneczek chyba Krajewski prowadził, bo przeważnie wtedy... Czyli taki sport później, bardziej szkolny? Tak, szkolny. Później pan Adam Białczak, no to byli główni. Ja podziwiam pana Leszka Krajewskiego. Swego czasu był super piłkarzem. No później wiadomo, wiek już robi swoje, już dał sobie spokój, ale grałem z nim jeszcze w piłkę. To był moim wzorem. Kontynuując jeszcze temat tej piłki młodzieżowej, w takich miejscowościach takich jak my jest problem z utrzymaniem danego rocznika. Z kolei w miastach bardzo się to skomercjalizowało, płaci się spore pieniądze, by dzieci, młodzież trenowały futbol. Jakie ty masz na ten temat spostrzeżenia? Czy tak to powinno wyglądać, że robi się biznes z tego po prostu? Znaczy, kurczę, to według mnie to powinno być finansowane z państwa takie coś, jak jest kurczę w innych państwach, nie w Polsce. Mm-hmm. Jeżeli chłopaki chcą się rozwijać, no to trzeba im pomóc, no, ale u nas niestety jak nie pomoże rodzic czy jakiś sponsor, no to wszystko u nas upada. Tak. Powinno być troszeczkę inaczej to finansowane. Nie powiem, bo prawdopodobnie tam u nas z urząd gminy też tam coś na to łoży chyba na sport młodzieżowy czy bardziej może szkoła. Szkoły, tak. Bardziej szkoła może bardziej. W ten sposób. Porozmawiamy jeszcze o straży. Od kiedy działać w OSP? Powiem tak, prawdziwym członkiem straży się jest od lat 18, jak się uzyska pełnoletność. Tak. No ja to już nie wiem. Jak w przedszkolu byłem, jeszcze u nas był taki star 25, taki babcia tak zwana,
to przyznam się szczerze, że jak ta straż jechała na sygnale, to ja się bałem, uciekałem, zachowałem się, płakałem podobnież, nie mogłem patrzeć na to, no bałem się. Tak. I tatuś mój tam swego czasu troszkę też jeździł właśnie tą babcią i zabrał mnie kiedyś tam do remizy, no i jak już do tego samochodu wsiadłem, no tak to już polubiłem, przestałem się bać. No i potem tak to sukcesywnie postępowało, ale tak mówiąc szczerze, to do tego wciągnął mnie pan Stasiek, Symową świętej pamięci. Na niego mówili Staniek, no tam jakbym powiedział Staniek, to go wszyscy znają, Stasiek może nie, ale tak. Staniek. Staniek mnie wciągnął do straży od 18 lat. Jestem jestem prawdziwym członkiem OSP w Baranowie, no do dnia dzisiejszego, w którym zostałem w tym roku, dobrze mówię, czy w tamtym, w tym roku, nie, w tamtym roku. W 17. W 17 zostałem prezesem straży. Nie no, wszyscy o tym wiedzą. I działam do dzisiaj, jestem prezesem i jestem kierowcą, jak skończyłem kategorię drugą, kategorię C, jak uzyskałem, to pan Stasiek, no mówiąc, pan Staniek tak. już mógł na mnie polegać, że wiedział, że jak ja jestem, to ja pojadę. Miałem, jeszcze prawo jazdy nie miałem, no to już tak, może troszkę nie tak nielegalnie, ale już dawał mi jeździć, już ja jeździłem do pożarów za kierownicą, on siedział z boku mnie. Tak. Podpowiadał jak i co, jak, gdzie mam podjechać, jak, no i on mnie tego fachu nauczył, no i tak jest do dzisiaj. No. Ja teraz być może kogoś innego uczę, no ktoś tam, syna. Ktoś tam inny się ode mnie uczy, no tak, już syn potrafi też już wjechać, wyjechać, już podjechać, no to już mu daje, także będzie następca. A powiedz jeszcze, jak wygląda procedura wstąpienia do waszej jednostki OSP? Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, ponieważ w mojej jednostce zamiast przybywać, no to ubywa chłopaków. Nie wiem, no większość nas jest chyba coś koło 30 wszystkich w sumie. Dokładnie już nie pamiętam, dokładnie bym musiał gdzieś to sprawdzić, ale gdzieś koło 30 jest nas wszystkich. No ale większość chłopaków jest albo gdzieś na wyjazdach, albo już nie mieszkają w Baranowie, a są strażakami. Takich chłopaków czynnych, którzy biorą udział, to nas jest takich 10, na których mogę polegać, z którymi się nie boję jechać. Wiem, że oni zrobią robotę taką, którą powinni zrobić i którą potrafią. No a reszta chłopaków, no wiadomo, no, ten nie może, ten nie chce, może ten się boi, ten się wstydzi, ale jakby ktoś chciał wstąpić do naszej jednostki, z chłopaków, nawet z młodzików, nie z młodzików, zapraszamy serdecznie, nie ma problemu, niech się zgłosi albo do mnie, albo do Waldka Grabowskiego, albo do Adama Orła, tak. Nie ma problemu, niech tylko powiedzą, że chcą, przyjmujemy w każdej chwili, nie ma problemu, zapraszamy. Okej, to wiemy już. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, myślę, że dużo osób dowiedziało się, dużo widzów o tym sporcie lat 90. o straży też, myślę, ciekawy temat, bo nie wszyscy też wiedzą, mają taką wiedzę na ten temat. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie. Dzięki.